Ja zabieram się za zbieranie worówek. Już nie wiem, który raz zbieram worówki w tym roku, ale praktycznie udaje mi się je zbierać co do jednej. Najlepsze, że wiecie, one dojrzewają partiami i teraz długo, długo nie zbieram, a więc jest ich no masa, więc będą znowu jagodzianki, tak coś czuję. A z części zrobimy drzem, bo mamy pomrożone i tak wiecie, na raty je zbieram, więc może ostatecznie wyjdzie z tego jakiś dżemiks. No nie każdy pomysł jest dobry. Ten nie był. No, nawet bym mógł zwrócić, jak oryginalnie zapakowane. Co? Tu osa. No, tak specjalnie. One tu mają zdychać. Nie jechać. Tak. Kupiliśmy te żagle, zamontowaliśmy je tutaj, zalało nam je, katastrofa, trzeba było to ściągać, ostatecznie nie zasłaniają nic światła, bo zazwyczaj słońce leci tak, że one są w ogóle totalnie nieprzydatne. Stwierdziliśmy, że damy je jako zasłony, też wyglądały fatalnie, zrobiły tutaj taki slums, jakbyśmy jeszcze mieli sobie tutaj kartony porozkładać i tutaj spać. Więc składamy je, ja je spróbuję przeszyć i może potem będą fajnymi pokrowcami na narożnik, który chcemy tutaj zrobić. I tak może je wykorzystamy. Jeżeli chodzi o wykorzystanie jako ochrona przed słońcem, nie. U nas się nie sprawdziły, ale jestem ciekawa, jak się u Was sprawdziły, bo może macie takie rozwiązanie. A jeżeli gdzieś kupowaliście rolety rzymskie, takie wiecie, zwijane, to podzielcie się gdzie. Będę wdzięczna. Słuchajcie, zazwyczaj kobiety, jak mają te dni, to wsuwają czekoladki i tak dalej, a ja mam smaka na krokieta. Już zabrałam się za robienie krokietów. W naszej książce znajdziecie opcję na takie ultra błyskawiczne krokiety, przepyszne do barszczyku. Barszcz też znajdziecie u nas w książce. Natomiast tutaj macie farsz, ja to robiłam na naleśnikach, które też są w książce. Tyle, że te naleśniki są bez soli, bez cukru, znaczy się, przepraszam. Już Wam pokazuję jakiś świąteczny przepis. No taki mam vibe teraz w tym sierpniu, ja nie wiem co się dzieje, ale ja już totalna jesień, no nie, w głowie. Tutaj mamy krokieciki z kapustą i grzybami. Są przepyszne, tylko ja je będę robiła dzisiaj klasycznie w naleśnikach. Natomiast ten przepis i ta wersja to jest zrobienie krokietów 4 razy szybciej. A pewnie słyszycie straszny szum, ale za oknem zaczęło tak padać. Grad leci, w ogóle błyska się. Co, kochanie? Idzie burza, zgadza się. Także szałpał. A tak by the way, położyłam tutaj lampkę i daje mega fajny klimat, także jestem zadowolona. Krzyś pakuje paczki i właściwie dogląda, przecież wyglądało jakby ściszył deszcz teraz. Strasznie leje i wieje. No jesienny vibe, ja cały czas, najlepsze jest to, że dzisiaj przez pewien czas myślałam, czy by nie włączyć klimatyzatora, bo był taki ukrop, tak ciepło. Rano było zimno. Rzadko właśnie to są te wiatry od dołu. Tak. To są rzadkie wiatry i są właśnie zawsze takie chamy. Zamknąłeś u nas w sypialni? Tak. Na górze? Wszystko fajnie. O Jezus, jaki grad. Auto jest schowane. Tak. Jak leci taki mały grad, to luz, ale dzisiaj no, było to bankowe, że coś się coś będzie lało, wiało i tak dalej, bo powiem Wam, było tak duszno, że szok. To się biało robi. Zobaczcie. Słuchajcie, katastrofa, z tego wszystkiego zaczęło nas zalewać. O, Fabian zasieka. Tutaj mam woda, normalnie woda leci ze wszystkim. No. I to dużo. Mówię, że dużo. Podniosła się akurat, żeby nie pod nogą nie leżał. No tak, no tutaj no, to jest wycieraczka. Psy tutaj szaleją, no to co? Nie, chodzi mi o to, że woda wpłynęła pod meble prawie. Co ty? O, tutaj, widzisz? O.
Nie chodziło o brud, chodziło o ilość. Muszę przynieść drugie ręcznie. Co to robicie? No woda tutaj wpływa. No musimy tu zrobić daszek. Musi być daszek, bo po tych drzwiach ta uszczelka nie daje rady na taką ilość, wiesz, wody, co tu płynie. Krokiety usmażone. Jeszcze znalazłam barszczyk w zamrażarce, więc go rozmroziłam i przygrzałam do krokietów. Także idziemy i smacznego, ale wam tylko chcę, żebyście posłuchali. Mniam. Pyszne i gorące. Święta, Wigilia, wolne. O, a to tylko vlogmasy. Jeden kubek vlogmasy, no. O, ale chrupią. No. I wygląda super. I fajnie chrupią. Uważaj, bardzo gorące w środku, bo się nagrzało. No. Chcesz próbować, Miki? Już na takie chłodniejsze. No to przyjdź tu po kęsa. No przyjdź tutaj normalnie. Tak? On może taką kapustę? Tak. Krokiety pyszne, ale barszczyk też. Oba są w książce, także... Ale ten barszcz jest sztos. Ja wiem, ty kochasz barszcz. Proszę. Moje oczy widzą coś brązowego. Co to może być? Nie wiem. Coś, na czym przewozi się ciężary. Nie wiem. Co to może być? Nie wiem. No wiesz, lubisz to. Tatuś ci to zrobił. Do windy. Do windy. Co ci tego zrobił do windy? Nie. Tak. Moje oczy widzą palety. Takie, duże. Tak. Są duże, ogromne. To nie są winda. Nie my. Ten malutki. No, w porównaniu do windy zgadza się. Nie błyska. Gadaj. Mów. Moje oczy widzą coś zielonego i śmierdzącego. No, co to może być? Nie wiem. Kosa. Tak. Obrzydła Alita. Zgadza się. Siad, Ali. Ali. Siad. Tak. Nie no, nie wychodź. Tutaj przecież nie będziesz wychodzić, Alita. Nie dobrze chodzić. Nie. Siad. Pupę. Uzik zrobiła. Co zrobiła? Siku! No co ty gadasz? Gdzie? Tam! A Dalia zrobiła siku. Dalej na pole. Czekaj, dobrze założysz. Na pole, Dalia. Siku, siku, poszła. Uciekała dalej. Uciekała dalej. Aha, po prostu ja to nie wiem, kiedy ona była. Chyba po południu. Sikało dalej, tata. Co? Sikało dalej. No co ty? Dasz ją na pole? Chodźmy. Teraz przyjdę do ciebie. Gdzie dalej? Może z tego pojarka. Zamówiliście masę książek i Krzyś właśnie pakuje, bo ja kładłam Mikołaja spać. Aktualnie mamy taki okres, że mama jest niezastąpiona podczas spania. Ominęło mnie pakowanko. No to prawie mnie ominęło pakowanko, ale lubię to robić, więc w sumie to się cieszę. Mamy godzinę w 9:30, no i zabieramy się za pakowanie kolejnych. A co to ma pan?
Heavy metal. Właściwie już dawno nie pokazywaliśmy Wam tych kwestii pakowania. Ja akurat tak wzięłam telefon w rękę, więc Wam pokazuję, jak to wygląda wieczorami u nas. Bardzo dziękujemy za wszystkie zamówienia i super, że tak wiele osób ma tak zajebistą książkę kucharską. Najlepszą. Otóż to. To ja idę, a Wy sobie zaparkujcie, to Wam zostawiam, tylko się jeszcze napiję. W ogóle dzień dobry, dzień dobry. My znowu w szpitalu, jadę na badania. A co, o co chodzi, to jak wyjdę, to Wam powiem. Ja już wyszłam, jestem po badaniu EMG, bo chodzi o ten nadgarstek, na który się sukcesywnie skarżę co jakiś czas. On się odzywa raz mocniej, raz go mniej czuję. I ostatnio udaje mi tak w koście, że już stwierdziłam, że nie, no idę. Rok temu dostałam skierowanie na badanie EMG, no ale jakoś mi się to rozjechało, nie dałam rady być po prostu w szpitalu, zrobić tego badania. Potem przestało mnie boleć, a wiecie, jak typowy Polak, gdy przestaje boleć, to znaczy, że się naprawiło, więc nie róbmy z tym nic, no nie? Aktualnie jest mi ciężej, bo nie mogę nic utrzymać na tym nadgarstku, nie mogę ćwiczyć, nie mogę się na nim oprzeć. Jak wystarczy, że go delikatnie źle skręcę, to od razu mnie boli. Dużo osób tam mówiło, że to może być nadwyrężenie, no ale kiedyś to nadwyrężenie musi puścić, no nie? Dawałam mu odpocząć i trzymałam go w stabilizatorze i tak dalej. No i po badaniu okazało się, że to absolutnie nie jest cieśń nadgarstka, bo to wyklucza to badanie. Jak wygląda takie badanie? Otóż dostajecie takie przewody, elektrody, kopie Was prądem i patrzycie, lekarz patrzy, czy się Wam odpowiednio ręka rusza, wzdryga i czy reaguje. Czy badanie jest bolesne? Troszkę, bo ja mam niski próg odporności na ból, ale bardziej niż bolesne, to nieprzyjemne. No i tutaj akurat nic mi nie wyszło. Zaraz wychodzimy, tylko musimy kawałeczek przejechać. Nic mi tutaj nie wyszło, że to prawdopodobnie bardziej problem ortopedyczny niż neurologiczny, z czego zdawałam sobie sprawę, ponieważ ja nie mam w ogóle problemu z czuciem, a to jest pierwszy alarmowy taki aspekt, który stwierdza, skłania się ku temu, że tą ciśnienie nadgarstka macie. Natomiast u mnie nic takiego nie występuje, po prostu mnie boli przy używaniu tego nadgarstka. Więc no teraz do lekarza rodzinnego ponownie i zobaczę, gdzie mnie skierują i jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że uda się to naprawić, bo sobie nie wyobrażam do końca życia, dobrze, to lewa ręka, do końca życia męczyć się z tym lewym nadgarstkiem. Także no zobaczymy na dniach, co się okaże. Dzisiaj mamy akurat piątek, więc będę dzwoniła w poniedziałek do lekarza rodzinnego, no i zobaczymy, co mi powie i gdzie mnie skieruje. Także dam Wam znać, bo wiem, że dużo osób mnie pytało właściwie, ej, co z tym Twoim nadgarstkiem, co stwierdziłam. Powiem Wam, ale tak, zgasły światło, bo jesteśmy w parkingu podziemnym. Ale najlepiej iść samemu do lekarza. Wiadomo, że czasami jest to taki sygnał alarmowy, że wiecie, co to może być i gdzieś Was to nakieruje. Natomiast, no to jak mówię, każdy jest inny i u Was te objawy mogą być podobne, zbieżne, a choroba inna, nie? Więc dam Wam znać. Natomiast jak macie coś, to nie darujcie sobie, jeżeli macie problem z nadgarstkiem, to nie darujcie sobie tego na zadziało, przestało boleć, to olewam sprawę. Nie, idźcie za ciosem i róbcie. Tylko to jest najgorsze, jak idziecie do lekarza, coś Was bolało, przychodzicie do lekarza, to nie boli, nawet nie wiecie, co macie mu powiedzieć, nie? To też jestem w stanie zrozumieć. Potem mamy załatwienie w Sarnimstoku, pojedziemy coś zjeść, jedziemy do Action, bo Action jest... Poprawcie mnie, zobaczę statystycznie, jak mówicie na ten sklep i tak będę wymawiała, bo strasznie mnie to denerwuje, że się 6 razy poprawiam. Bo jest tam taki gadżet, który bardzo chcielibyśmy mieć i byłby nam bardzo, bardzo, bardzo pomocny. Mam nadzieję, że go znajdziemy, trafimy i tam będzie. No, także dzień się nam zaczął wesoło i nie rozwiązał absolutnie nic, czyli norma. Znaczy, czegoś się dowiedziałaś. No tak. Wykluczyłaś jakąś chorobę, więc... Wydaje mi się, że super informacja, że wiesz, że to nie jest to, co mogło być złe. No tak, ale przynajmniej byś wiedział, co robić dalej, a tak dalej jesteśmy w zawieszeniu, więc to taka dobra i niedobra informacja. Jak na to patrzeć? Ale masz rację. Coś mimo wszystko wiemy. Co chcesz pokazać? Co?
To, dobrze. A my tu przyszliśmy za statywem. Pokażesz to, co ma tata? Super. Działa na baterii do 5 godzin. No to sztos. No to w ogóle już jest sztos. Tak to jest nakupić tyle autek. Udało się? No to obróć do mnie. Obróć się do mnie, pomogę ci, żeby ci nie wypadły. Okej, masz spodenki pełne autek. Idziemy taty szukać. Mam tragarza osobistego. Chodź. No, taka tyle żelaza. Kupiliśmy takie coś dla Ality. Chodź tu, Miki. Uważaj. Musimy iść jedną stroną, skarbie, wiesz? No, tata ma trochę ciężko i musimy trochę się pospieszyć. Ciężko? Nie jest ci ciężko. To dobrze, że ci nie jest ciężko. Dobra, wyciągnijmy Mikołaja. Cześć. Hello. Głodny? Ale jest ładna pogoda. Tatuś wyśle paczki z książkami, a ty mi daj rączkę i idziemy, nie? Bo mamy pełny bagażnik paczek, a tam akurat nie można stać. Pomóc ci coś nieść? Nie, spoko, pochodzę. Tam kałuża. Tak, patrz, teraz się zwolniło miejsce naprzeciwko. To pierwsze z 17. Idziemy do sklepu, co? Dziura. Dziura? Weźmiemy wózek. Weźmiemy wózek jakiś. Dobra, idziemy coś zjeść, bo wszyscy są głodni. Ja jeszcze myślę, że może uda mi się wejść do TK Maxu. Tak bardzo bym chciała, bo może już są jesienne rzeczy. Więc chodź, idziemy wybrać coś do jedzonka, dobra? Chodź, Katuś. No dużo, ale nie te, które mamusia chciała, wiesz? No. Nie, nie te chciałam. Niestety nie ma. Chyba, że tu gdzieś? Nope. Z aplikacji mama będzie musiała zamówić, wiesz? To jest twoje łóżko? Tata obczaja saunę. No ale powiedz, czy nie byłoby fajnie mieć taki ogród, ale taki funkcjonalny, nie? Wiesz, tu se posiedzisz, tam se posiedzisz. Wszędzie se posiedzisz. Tak, zróbmy sobie taki siedzący ogród. Ja bym sobie tak posiedziała. Na chwilę w sauni, potem trochę w jacuzzi, na chwilę na tarasie, potem shisha, obiad gdzieś obok w międzyczasie. Bardzo chętnie. Panie, tam nie mogę na tym siedzieć, to nie jest do siedzenia, to jest stół. No ale co, chciałbyś mieć saunę w domu? Saunę w domu? A znaczy nie, że w domu, na zewnątrz, nie? Mikołaj, nie, za 20 tysięcy to nie. A za ile byś chciał? Za 3. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie po zasłony i nie ma. Była jedna, no po jednej to mi nic, więc nie wzięłam. Ale są piękne. Ludzie mówią online? Może mają online, wiesz, prosto do domu. A co mają? Te zasłony. Może mają. Byłoby fajnie. Ale ja wracam do domu i mam pewien pomysł na zrobienie rolet rzymskich, więc może mi się uda to ogarnąć. Idziemy do cioci Uli? Tak. Dobrze. Pójdziemy. To jedziemy do cioci Uli. Słuchajcie, to drzewo, to kosztuje 1900 zł. I dyskutujemy z Krzysiem, czy to jest dużo za drzewo, czy niedużo za drzewo. Ja uważam, że niedużo. Krzyś uważa, że woli sobie zasadzić, że to jest dużo za drzewo. Dla porównania, ten leżak kosztuje 900 zł. Chwyć, ja pokażę, jakie jest duże to drzewo, żeby nie było... To nie o to chodzi, kochanie. Wiesz, ile drzewa ja kupiłem za 1900 zł? Pół tarasu. Ale martwe. To są żywe. Kochanie, ono stoi na doniczce, go postawisz, to w ogóle praktycznie będziesz wyższa od niego. Gdybym nie była tak beznadziejną ogrodniczką, to bym się zastanawiała. Ja się nie zastanawiam. No nie, no bo wiesz, jaką jestem ogrodniczką. Ja mogę kupić sadzonki po 13 zł i wtedy mogę ryzykować. To nie lepiej ci kupić sadzonkę właśnie? Przecież możemy teraz podjechać do Zarzecza i sobie bierz jakieś drzewo. Jak ci mało drzewa. Nie mamy miejsca. Mam miejsce? Mam miejsce. To wszystkie paczki pójściutki z piekarki. Bagażnik. Idziemy.
Czas na kolejny test gadżetu z Action! Nie ma tu kogoś! Nie ma tu kogoś! Chłopaki się bawią. Myślisz, że on od razu już? On nie działa z tym, tylko tak. Pomóż bardzo dawno. Właśnie o to chodzi, że on nie ma dodatkowych aplikacji. Co ty gadasz? Popatrz, co on robi. Czekaj, bo muszę go wyłączyć. Włącz nagrywanie na tamtym. Daj go pionowo może, czy poziomo, jak woli. No. Czekaj, Mikołaj. Bo to jest po prostu jakiś... Sas. Sztos. No sztos to jest po prostu. Okej, okay, naciśnij i sprawdzamy, czy mnie śledzi. Halo, ja! Popatrzcie, co on robi. No na razie się nie rusza. Podsumowanie tego gadżetu. Zapraszamy, kochanie. Ładuje się, zobacz, na kabelku. Jest czerwone światełko, bo mówi, żeby go naładować. Nie dzwoniłe! Jeszcze raz, podsumowanie tego gadżetu jest takie, że jest na razie sztos. Nie ma minusów. Zobaczymy, jak go poużywamy. Ja uważam, że to jest rewelacyjne za te pieniądze. Za te pieniądze to nie ma się co czepiać. Nie ma się co czepiać absolutnie. Wiem, że mi to świetnie podrasuje rolki, storki, że naprawdę będą fajnie wyglądać, będą ciekawsze przez to wszystko i dla mnie łatwiejsze do zrobienia, bo czasami mam brudne ręce, bo coś robię i chciałabym obrócić kamerę, a nie mogę, a tutaj obróci się sama. No. Yes! Uważaj, żeby nie wylał. Mega fajnie. Super. Dobrze, to jest. Że wzięliśmy dwa. Nie słoniłem! Oj! Czyli tam było was 30. Zajebiste to. Uważaj! Trzymacie, mamo. Może tego poużywajmy, zobaczmy, jakie tego są minusy. Nie ma! Brak minusów! Uważaj, bo mi wypadniesz. Jak to ma tyle łaskawków?